Dzisiaj zrobimy pierwsze szybkie kotleciki po francusku. Do tego celu potrzebujemy 400-500 g fileta, 100 g sera, w moim przypadku cheddar, 3 łyżki mąki pszennej, jedno opakowanie zupy francuskiej cebulowej, 100 ml mleka. W pierwszej kolejności zajmiemy się filetem, którego wymyjemy, osuszymy i pokroimy w kotleciki. Jakieś zbędne błony usuwamy, kroimy pod kątem, wtedy to fajnie nam to podzielnie wyjdzie. Mięso na razie odłożymy. Teraz na grubych oczkach zaczniemy ser. W moim przypadku cheddar. Możemy użyć gouda. Zapomniałem na początku powiedzieć, że jeszcze tutaj do ciasta dodamy jedno jajko. Wsypiemy całe opakowanie zupy cebulowej. Położymy 3 łyżki mąki pszennej i wszystko dokładnie przemieszamy. Ciasto wlejemy do sera. Jeszcze raz przemieszamy. Do masy teraz dołożymy fileta i wszystko przemieszamy. Podgrzejemy olej oliwy, ewentualnie masło klarowane i będziemy smażyć na rumiano. Ja będę nakładał łyżką. Smażymy na średnim płomieniu. Podłożymy na ręcznik jednorazowy, żeby na to wszystko ciekło z tłuszczu. Kotlecik się już ładnie zrumieniły z obydwu stron, tak jak widać. Także możemy śmiało już zdejmować. I w taki oto szybki sposób mamy pyszne kotleciki, tak jak widać bardzo podzielne. Jeśli się przepis podobał, to się bardzo cieszę, zachęcam do spróbowania. Pozdrawiam serdecznie i życzę smacznego.